Także witam was bardzo serdecznie, z tej strony Patryk Osik. Dzisiaj rozpoczynamy po prawie 2 latach drugi sezon kariery zawodnika. Ja, można by było uznać po prostu, że tamten skok był zakończony upadkiem, więc miałem kontuzję, która wykluczyła mnie z zawodów na 2 lata. I pokażę wam, co się zmieniło w tej karierze. Mamy konkurs, no Black Zawa mamy konkursów, ale to jest w kodzie zapisane, to nie jest grafika. Powołania, wszyscy na obóz przygotowawczy. Ja bardzo przepraszam, tak się rozjeżdża, ale pisanie równo w HTML-u to się chyba nie. To nie działa. A więc krzywo jest. No ale działa. Ważne, że działa. Terminarz w sumie jest taki, jak był. Trzeba go zmienić na pewno. Trening to jest większe od tego, trzeba to też naprawić. Szczerze mówiąc, nie podoba mi się to. No ale co zrobić? Znaczy, jeszcze to nie działa. No bo jak muszę iść do odpalnego DS. Nie, to i tak nie działa. Kariera. Tutaj mamy Patryk Osik, 1 stycznia 2007. Więc skoro mam 16 lat, to mogę występować w Fiskapie. No tak, tak to działa. No i wzrost sobie. Jest. No cicho. W sensie no. No i co dalej mamy? Trening pozywałem kariera. No to chciałem powiedzieć, że no sukcesem na pewno nie będzie zakwalifikowanie się do 30 Fiskapu, bo to jest zbyt łatwa liga, można powiedzieć, więc. Ale naprawiłem to, że nie nałożyło się hiperłącze i mogę w to swobodnie klikać, nic się nie stanie. Wyniki. No nie ma, tutaj dałem jakiś tekst, żeby po prostu zapamiętać, żeby tu wstawić wyniki ewentualnie. Wiadomości nie działają. Ale jeszcze nowy design menu głównego. To akurat raczej był mój pomysł, to już nie była inspiracja niczym. Wolałem tak zrobić, niż żeby kopiować od Kubikala. Tak to lepiej wygląda. Więc widzimy się już na treningu. Więc, no i mamy konkurs, uznajmy, że nie mam GTA, więc no, ale uznajmy, że pojechaliśmy do Szczyrku, w którym muszę oczywiście sobie ustawić. Belka to jest klasyczna, jaka nam się wylosuje w tych pierwszych dwóch, jeśli chodzi o wiatr w plecy, czyli musimy zrobić 0. Pół metra na sekundę. Taki wiatr w plecy, żeby ukończyć ten trening, to muszę skoczyć. Ile metrów mam skoczyć? 0,5 metra na sekundę w plecy. Mam skoczyć 80 metrów. No, zaraz się dowiemy, czy uda mi się to skoczyć. Było czy nie? No proszę was. Będziemy się o 300 cm kłócić? Mam oczywiście 2 próby. No ale troszkę jestem zasmucony, bo tam centymetry. Jednak centymetry mają znaczenie. Chwila. O, teraz będzie dobrze. Ile było? 92. Pierwszy trening zaliczony. Jeżeli chodzi o drugi trening, skocz 85 metrów, ale tu już wiatr pod narty. No i tak. Skocz 85 metrów, a wiatr jest pod narty. Nie. O, i się udało. Jestem 100 metrów. Kolejny trening zaliczony. Bez 2 prób. Tylko już za pierwszym razem. Musiałbym skoczyć 75 metrów, ale belka obniżona. Czyli jeżeli minus belka obniżona na maksa. Nie, minus 2. Zrobimy minus 2 i zobaczymy, czy uda mi się skoczyć te 75 metrów. Wiatr w plecy 1,5 metra na sekundę. Oczywiście mam 2 próby. Chwila, ile było? 92 metry. Trening zaliczony. Coś mi za łatwo idzie. Także jestem już po przerwie. No nic nam nie pozostaje innego jak czekać, aż będzie nowy konkurs. Co oczywiście zrobimy w nowym odcinku. Trening oczywiście jest zaliczony, ale wszystkie 3 to trzeba będzie na pewno ustawić. Wyniki, ale interesuje mnie terminarz. Fiskap, zawody w OTP są odwołane, a my zaczynamy w Frenstadzie.
12 sierpnia 2022 roku, czyli mamy na ten konkurs przynajmniej 3 tygodnie, około 3 tygodnie na przygotowanie się, więc jak będzie nowy też trening, to oczywiście go zaliczymy, bo by się przydał. I po tych skokach zdaje mi się, że do piątki czy szóstki powołanych powinienem się znaleźć. A jak będzie, to oczywiście dowiemy się w następnym odcinku, czy zadebiutuję w Frensztadzie, czy dopiero w Szczyrku. No, tego jeszcze nie wiem, chociaż wszystko ja ustawiam, ale żeby też to tak nie było za łatwo, muszę się z tym zastanowić. Dziękuję wam za oglądanie, oczywiście strzelcie łapę i suba i do kolejnego odcinka. Cześć!